To mówisz, że jak problem z kompem, to co przyjeżdżasz i naprawiasz? Taki serwis. PKS-em przyjedzie. Na PKS-ie naklejka. Ten serwis komputerowy. No. Dookoła gry się taka czarna ramka pojawiła? Nic więcej. No i nic więcej. I nie wiem co, w sumie po co to komu. Wyłącz to. Cześć, siemanko, z tej strony Arauleni, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Golda z Farminga 15 i w trzecim odcinku maratonu filmowego. Dzisiaj oczywiście jest Konsi, który tam sobie biega gdzieś w poszedł biegnę, świat. Biegnę, już jestem, widzisz. Tak. Oraz pan... Witam. Pan Wondi, witamy. Cześć. Witamy. Tak. Kurde, wystraszyliśmy tym nagrywaniem, ja tak sobie tutaj oglądam to komenda, to nam cześć. Ale on zawsze tak straszy. Kurde, znienacka. No. Ten tu sobie kontempluje, a ja mu przerywam moment zadumy. A wejdę no, moment zadumy nad tymi. Wejdę sobie ci na głowę. Nie wchodź mi na głowę, nie lubię jak mi coś na głowę władzi. Wyjdź, no będzie mi teraz ganiał, Jezus Maria, zajmij się odcinkiem lub nie wiem. Nie, dobra, rób tego. To podobno mamy trawę zbierać. Znaczy nie, no tam jest do ścinania trawa. Gdzie? Dawaj ty jeden. Za rzeczką. O Boże. Który to będzie numer tego? Jak masz 18, to tam masz dookoła tej 18 takie jakby pola poprzegradzane drogami i tam są właśnie. No i tam są łąki. A to dokupi się. To dokup to ten Wondi pojedzie ze mną. Jaki ciągnik mogę wykorzystać? Mówisz, że pojedzie? Czaj, pogłoszę z tego. Mówię, ten znowu ma te kierunki włączone. Zaczął tak rzepak dziwacznie pościć. Oni się bawili kiedyś. Aha. Kombajn na środku. Chyba mam stoi. Grę trochę za głośno. A ja mam za cicho właśnie. I bym tak miał was jest. Za cicho. O, teraz dobrze, chyba dobrze. Ogólnie to ciężko dopasować tą głośność tak na odcinku, później jak się montuje to też inaczej słychać. Nie wiem czy teraz będzie nie za cicho, no ale to trudno. Najwyżej będziecie mniej dźwięków z gry słyszeć. Powiedz mi Konsi, gdzie będą kosiarki? Czy kosiarka? Nie wiem ile tam jest. A jest tam. Jedna kosiarka i stoi tam na tym placu za krowami jakby. Dobra. Tam gdzie jest telefon. Widzę. Dobra, to ja tego Deutsche wezmę z przyczepu, przyciągnę. To Konsi kup tą. Co? Coś tam miałeś kupić. Grabiarkę? No, grabiarkę miałeś kupić. Mówisz, że chcesz grabiarkę? Znaczy to Wondi chce. Znaczy no chcę, ja tylko pytam. No przecież jakieś... Już wszystko byś chciał od razu, ja nie wiem. No przecież jakieś z tego... Zajęcie naszemu murzynowi trzeba, wiesz, wykminić. Ci zarada murzyna, kurde, komenda jak Sid wychodzę z tym, do widzenia. Nie. Kun. Ja sobie... Nie życzę! A się zdenerwował. Się wzburzył. Nie, myślałem, Wondi jest groźny. Ale to wiesz, takim horrorowym klimacie trzeba było. Ja sobie nie życzę. Nie życzę. Okej. Okay. Jak zgnił. Co? Zapowietrzył się. Zapowietrzył się, biedny. Nie zapowietrzyłem się. Już każdy tak mówi. Dobra. W prawo. Czy tu jest jakaś ścieżka może, być może? Jest jakaś ścieżka. Jest ścieżka, być może. Zdrowia. Nawet może z mostem, być może. O, jestem zarąbisty most! Kocham ten most. Kocham go. Ej, tak wjedzie obok. Jak on miał ciężko staw ominąć, a do mostu. A na most trafić. Przejechałem! A co ja mam robić tak w ogóle teraz? Dla ciebie to powinno być takie specjalne osiągnięcie. Jak przejedziesz most, to wyskakuje. Na Steamie pewnie ja mu tak wyskoczy. Osiągnięcie zdobyte.
końcu ci się udało. No. Kupiłeś mu tą zgrabiarkę? No oczywiście, że kupiłem. No to ja po nią jadę. No to, to dobry pomysł jest nawet. No, cieszę się niezmiernie, że wreszcie zaczęliśmy się dogadywać. Ale w sumie zaskakujesz mnie z tymi pomysłami, kurde. Kimi pomysłami? Ja jedzie po skrabiarkę. A! No ja to też w szoku jestem. Z jakim ciężkim. No ale tu nie ma takiej konkretnej, nie no, tu jest taka nawet znośna. Ale co? Łąki? Łąka. Tam są spore łąki, co ty gadasz, wyślij, tam jest łąk. Nie, właśnie no, tu... ktoś tam pisał, w tym co dawno temu nagrywaliśmy odcinku, ktoś tam pisał, że właśnie są łąki gdzieś tam za rzeką, a ja byłem sprawdzić. No i są faktycznie. Nie no, są, tylko źle na tym, na PDA patrzyłem. Tylko w sumie trochę kawałek są od krów. Trochę trzeba jeździć. No ale to wiesz, ale to można podróżować troszkę po mapie, urozmaicić to, prawda? Szybka podróż. No. O Boże, GG nie wyłączyłem. Tak, korzystam z tego jeszcze. A kto nie korzysta? Z czego, bo nie słuchałem. Z GG. Z Gadugadu? Jezu. No. O, Wondy nie korzysta. Ja korzystam jeszcze też. Wiesz co, zdarza mi się wejść, ale to jak mi na maila przyjdzie, że jakaś wiadomość czeka i nie wiem o co chodzi. Jedyne wiadomości, jakie przychodzą mi na GG, to z OLX-a. Że nowa wiadomość czeka na portalu OLX. No, GG jest OLX? No, jest, są powiadomienia na GG. A może nie. To przychodzi ci na maila powiadomienie, że coś masz na GG? Tak, a ten. A na GG masz powiadomienie, a na GG, że czeka cię na OLX-ie, dokładnie. Pomijając fakt, że na e-maila też przecież przychodzą. Komplikowany system powiadomień masz. No słuchaj. Ale... Kiedyś się korzystało. A teraz są wtyczki do przeglądarki. Ale nie jest łatwo złamać takiego kodu. Kurde, opracował autorski system powiadomienia by Wondy. Żaden nie ten, nie zdobędzie pasów na Żaden. Mojego. Żaden. Boże, jeszcze ktoś na Steamie się do mnie dobija, ja nie mam czasu, ludzie. No to trzeba wyłączyć. No ale ja zapominam, żeby wyłączać. No patrzcie, jaki zapracowany. Bo ty mnie maltretujesz zawsze do ostatniej chwili. Test. Ktoś no musi. Ja no to jakby... Zawsze, no to ja go zawsze tak wkurzam, nie mam mi nagrywać, ja mam zawsze test. No ktoś i tak, musi, tak, tylko raz. No jak wyjdę, to powiesz, że spieprzyłem, no to co mam za wyjście? No, to tak w ostatnim momencie, wiesz, wchodzisz na Teamspeaka, wyłączasz Steama. Nie, wtedy ale to już tutaj zapominam. Tutaj to już jest prawie zwiesio, chociaż nie? Przejedź mi, szybciej zejdzie, przejedź. Przejedź mi, przejedźcie. Przejedź mnie. Co wy tam za jakieś macie? Jezus Maria, jaki lag. Ja nie mam lagu. Nie wiem czemu, ja też nie mam lagu, ja mam, nie, no, nie wiem co ci no host! Który tam ściąga już? Konsy na pewno pornole ściąga. No pewnie, no bo co on tam może innego robić. Gdzie ty jesteś z tą zgrabiarką? Gdzie ty? Nie wnikaj. Cicho, ty musisz wszystkiego wiedzieć. Ja wam ale dam, ja was sprawdzę. Przecież zgrabiarka jest szeroka. Ja was ty sprawdzę. Ty tam zanim skosisz to... Ja sprawdzę, co tu się odbywa. Zanim ty to skosisz, to zejdzie. O Jezu. Ja się dowiem, co wy tu kminicie. Ja się dowiem. Czy jedzie do nas? Ja się dowiem. Niemożliwe, jedzie do nas. Inspekcja pracy. Kurde, BHP. Uciekaj. Co to ma znaczyć? Kurde, BHP jedzie osłon na grabiarce. Nie, uciekam stąd. Co to ma znaczyć? O, ten pociska. No, za drugim trzeba jeszcze. No, tamten... Kto tu w ogóle? A ten biega tam skacze. Po drodze lata. Ten temu nas grabiał, a miał u mnie. Zaraz go rozjadę. A gdzie ty tam w ogóle kosisz, bo ja nie wiem. Zobacz tam. Na mapie. Już widzę. O. Ja tam jadę sypać tu trawę. I też jadę. Jak jestem... mówisz, że już tyle nakosiłeś, to jadę. No, człowieku. Właśnie trzeci raz dookoła jadę. Zbierać to. A. Człowieku! No nie ma to jak ściny, podczas gdy się jedzie na moście. A, kocham ten most.
On jest najlepszy. Mówię wam. Najlepszych. Tym mostofilu. Tak. Jak to? Jest takie określenie? Jakieś takie... Właśnie wymyśliłem. Mostofil. Ale nie, mostofil to mi się z tym... Z rodziną, no dobra, z rodziną możesz... mostowiaków mi się kojarzy. No to możesz być mostowiakiem, no niech ci będzie. O Jezu, ale żeś nakosił, co ja mam tu grabić? No je, zobacz ile człowieku ja już skosiłem. Ciekawe, czy w ogóle będzie co zbierać. Jego trzy przejazdy to jeden dla mnie. No, ja wiem. Co dla ciebie jest sufit, to dla mnie jest podłogą. Kurde, ja wam dam sobie kpić ze mnie, ja wam dam. Zobacz, no, się co, ej, no z kogoś musimy kpić, no. Weź, będziecie jeszcze mieli jakiś problem z PC-tem. Torba Borba, Araulen Smak, i Araulen Babs. No przykro mi, wyliczanka powiedziała, że ty będziesz obiektem kpin i żartów w dzisiejszych filmach, we wszystkich. Kurde, drugi Giezet się znalazł. Giezet to jest zawsze, Giezeta nie, zawsze no ja bym gadaj, ofiarą. Giezet. Za dużo tak nie gadał. Jak nie? A co dużo? Ty mówisz problem z komputerem. Spoko, jestem po informatyce, ja sobie poradzę. Tak. To już to widzę. Nie musisz tego widzieć, a nie będę ci się chwalił. Już to widzę. A to mówisz, że jak problem z kompem, to co przyjeżdżasz i naprawiasz? Taki serwis. PKS-em przyjedzie. No PKS-ie naklejka. Ten serwis komputerowy. No przepraszam bardzo, nie moja wina, że nie mam jeszcze... PKS-u swojego. Na tych obrazkach. W jakich obrazkach? Kiedyś tam Araulen mi wysyłał, czy ja mu wysyłałem taki obrazek, jak gościu wali w ścianę. No i jeszcze mi teraz zaczęły lagi się pojawiać. No po prostu w to nie wierzę. Po prostu to się w głowie nie mieści. A to przez to, że musiałeś opuścić i wejść jeszcze raz. To wiesz, to tak przez to odreagowanie. Dobra, już mi przeszły. No to dobrze. Ty no, ty, niepotrzebna ta zgrabiarka. No ja tak patrzę, że... Ja sobie daję radę. Ja myślałem, że to ma te kosiarki, wiesz, że z przodu i z tyłu i w ogóle to będzie kurde kosił. No czemu nie ma przedniej kosiarki, Heniek? A jaką chcesz? Ale to nie będzie pasować do kompletu. No to traktor sobie wiem. Chyba, że jeszcze jedną taką kupię, to wtedy wiesz, dwie osoby będą. O, to wiesz, tak zrobimy. Ja wtedy zostawię na razie samozbierającą. Będę sobie ten... Może samozbierającował u mnie? Samozbierającową? To ja wtedy robiłem. Kosiłem czy zbierałem trawę? Ja nie wiem. Ale nie, to i tak nie. No, to nie. Zobaczymy, co tam... Może coś ciekawszego wiem, innego. Wiem, że mam lagi i mi właśnie minęły. A tu już mówiłeś. No, ale znowu się pojawiły. Mówisz o tym jako o jakiejś chorobie. To jest choroba internetu Konsiego. Twój też ma może, bardzo poważne może... stany, czasem zapalne. A może ma raka i co? Ale Raulę się powinno internet, przykro zrobić. Raulę na internet też czasami ma takie straszne stany, też, że masakra. Też ma czasem raka? A nie wiem. Czasami to ma gorzej niż raka. A ty tam, jak tam, w Wondaczu, jak tam twój internet? Nie narzekasz, mówisz? Znaczy, no na ten obecny, to nie. To naprost zwiększałeś, nie zwiększałeś? Nie jeszcze. Znaczy, no zobaczymy, jak to będzie, ale może będzie. Bo skminimy tu z chłopakami. Na razie z Wojtkiem gadałem tylko. Coraz ciszej. No ty... coraz ciszej, bo tu wiesz, takie... Ten... bo jest oferta. Kurde, gdzie ona jest? Ten zamiast grać, to oferty przegląda teraz. Ja mam w okienku grę, o Jezu, jak ten. Jak i tak nie mam co robić, to zabrać. Co za różnica. Dobra, to ja jadę, a ty zostajesz teraz. To tam, jest, to taki z Rafaelem.
jak net 600 i to jest tak, download 600 megabitów na sekundę, upload 60 megabitów na sekundę. No nie pogniewałbym się na taki internet. To ty masz no taki, właśnie, że ty masz taki? Znaczy, nie, być może, jeżeli się ugadamy wszyscy we trzech. Jeżeli nie, to coś mniejszego raczej. A teraz jaki masz? Teraz mam 10 megabitów uploadu i megabit. Znaczy uploadu megabit, a downloadu 10 megabitów. Jak Neostrada. To tak samo. Znaczy jak... no taki. Znaczy to jest to ten. Znaczy nie jest to od Neostrada, no bo to jest ten. Na skręce, wiesz, ten Rio 4-5. A nie wpadłem wiem, jest... z mostu. Czy można to nazwać osiedlowym, czy nie? Od lokalnego usługodawcy. To poniekąd. Usługodawca na całym mieście. W jakiej kwocie? Znaczy co, teraz ile? No nie, no co ten nowy. Znaczy ten nowy to 95 miesięcznie. No to ja bym brał. To bym mógł nawet no za zapłacić. Kurde, za 600... downloadu i... No stary, ja 60 płacę za tego, za 10... 10 łamane na 4 w porywach do 5, nie? Nie, no tak, wiesz, tutaj, wtedy można byłoby, kurde, live streamy robić jak cholera. No, nawet kilka na raz. A czy w sumie tak, bo wtedy tylko wtedy trzeba byłby router jakiś, tak trzeba kupić, bo ten to jest spierdolony już na moment, praktycznie. Ostatnio to jego 3 razy resetowałem. Ale mógłbyś w tym samym czasie mógłbyś robić kilka live'ów na raz, to jaka nie, no oszczędność. Tak, ale mi chodzi o to, że ten, że nawet jeżeli już to trzeba byłoby kupić taki router, żeby podzielić sobie łączenia. A, no ta. I wiesz, ja wtedy do live'ów bym sobie miał oddzielne. Pasmo, że tak powiem. Chłopaki oddzielne, oni by nie narzekali, że im neta zamulą. Na przykład jakbym wrzucał coś na YouTube. Bo tak to ja muszę po nocach właśnie albo kompa, albo tableta zostawić. Żeby się wrzucało. Wiesz... No to co, wracam Asus, do was. Asus wracam robi bardzo do was. Dobre routery. No właśnie Asusa widziałem router. Jeżeli już. Asus i naprawdę ty tak jesteś jakoś urażony, ale... premiumki TP-Linka też są naprawdę znaczy, świetne. Premiumki TP-Linka, ale ja mówię, wiesz, ja nie jestem urażony do tych lepszych TP-Linków, tylko tych tańszych. Bo wiesz, ja tych nowszych jak nie używałem, to nie wiem. Archer, T7 na przykład, czy C9 to są naprawdę genialne routery. Ja wiem, że genialnym routerem budżetowym jest Netgear. Netgear też, ale ja bym stawał jednak... Mam osobiście jednak... w domu, kurde, na ADSL-u i on jest zajebisty. Ma taki zasięg wyjebany w kosmos, że to się w głowie nie mieści czasami, że on zasięg ma, na przykład, nie wiem, jak masz poza domem jeszcze jakieś, tak ja wiem, z 30 metrów od domu. O Jezu, tu się przeszedłem. To spokojnie łapie? Znaczy, wiesz co, jak stanę, że tak powiem, w drzwiach od stodoły u siebie, to ten, to jeszcze kreska zasięgu jest, wyobraź sobie. To dobry jest. Jeszcze Messenger, wiesz, tam da się popisać sobie. Mówisz, że masz takie przeżycia, że piszesz sobie w stodole na Messengerze. I z otwartymi drzwiami. Kto bogatemu zabroni? Jak się Ewa stęskni, to piszesz, no słuchaj kochanie, pozdrowienia serdeczne ze stodoły z otwartymi drzwiami. Znaczy wiesz, ja ci powiem tak, że ja już tam na wiosce praktycznie nie bywam, więc trochę nie na miejscu te określenie. Wiesz, stodoła tęskni za tobą. Ja na pewno. Ja za nią niespecjalnie. Tu ze stodołą. Tyle przeżyć, tyle wspomnień. No, tyle wykichanych tych smarków przez kurz. Uczulony? Znaczy nie, ale jak się nawdycham, to potem wiesz, trochę każdy tak ma, co? Ja nie mam. No, jak się z tych pypył nawdychasz, to potem kurde kichanie. Ja też nie nawet to, za wiele nie muszę nawdychać. Tego, ale po prostu wiesz. No, pozdrawiamy Konsiego tutaj uczulonego na kurz. O Jezu, to przerąbany na kurz być uczulonym. No trochę. Ale żyje i ma się dobrze. To mają wiesz, niego no, haka w domu. Jak nie posprząta w pokoju, to będzie kichał, więc musi sprzątać. Ja znaczy, wiesz, to taki kus, co tak sobie leży, to tam... Nic się a to nie na taki kusz to wywalone. Tak. Jak sobie leży. No, patrzcie, wygrywa, nic paniek.
Tam będę przeszkadzał. Jak go poruszę, to się będzie kurzyło. A ciężko ma ten ciągniczek z tą kosiarką. Ile ma kuni? Panie, ile ma ten zetor? Tym majorem kosi? 70, no. 70, 80? 75. Coś czuję, że będzie miał ciężko. Biedactwo. Nie tylko ludzie mają pod górkę w życiu. Jak ten prosiaczek też z Kubusia. Boże, nic mi o puchatku. Co, za dużo przeróbek się naoglądałeś? Nie. Inne przykre przeżycia. To zjadł bociana? To żeś teraz dowalił. Pod górkę to już całkiem. Kurde, jak lagi łapią, to ten traktor wydaje dźwięki, aby piła motorowa nie mogła na obroty wejść. Albo jakby... Ty, ale... Albo jakby majtki rozdzierał. Ale mało jest tych memów z bocianem, nie? Jak się wpisze, to malutko. Powinny powstać Bocian Airlines. PKS Araulen. Wybacz, musiałem. Przydałby się ktoś, kto by zrobił fajny moment z moich filmów. Patrz, jak zobacz, jaki drift z kosiarką. Takie rzeczy tylko z górki. No ale no, ty mi wjeżdżasz. A ja się rozpędzić nawet nie mogę. Ty. Takie rzeczy tylko w farmingu. Weź mi popchaj trochę tą kosiarkę, będę szybciej jechał. Co? Czy no, ciągnik. No, zobacz. Idzie. A patrz, jak rozpędu nabrał. No mówię ci, teraz pod górkę to znowu będzie ciężko. 20 na godzinę kosiłem. Pani puści ręczny. A, faktycznie pomogło. Ech, rolnicy się znaleźli. O, odezwał się. Człowieku. Rolnik sam w dolinie. Jak to ja pamiętam, miałem na Skype raz ustawione tego. To jak to jest tam, nie wiem, pochodzenie, czy gdzie mieszkasz, czy coś tam jest na tym Skype'ie, nie? No, tam, kraj chyba, czy coś. Nie. Jak tam, ja tam napisałem Coco Jumbo Kondoliny Konga. Jak Kondoliny Konga? Jaki buntownik. Kurde, masz, a potem się mnie pytali, czy ty wiesz, co ty masz na tym Skype'ie wpisane, a ja takie, wiem. To były czasy. Teraz się ze Skype'a praktycznie nie korzysta już. No. To były czasy, jak grałeś w Minecrafta. Jak wszyscy graliśmy w Minecrafta. No. Też były i z Bondim, czasy. I z Bondim nagrywaliśmy Minecrafta i robiliśmy eventy z Minecrafta. No. Co się zobaczyło, to się już nie odzobaczy. Do tej pory nie pamiętam, co to na tym evencie ostatnim było. Ja też nie. Marne pocieszenie. Mieliście też nagrody? Coś tam było. Ty nie mówisz nagrody. Ty wiesz, co moja znajoma wygrała od tego. Od Radia Yard? Nie. Bon na sterylizację kota. Co? Ale to ciekawe. A to prawda, wiesz o tym? Jak sterylizację, to chyba bardziej tego, kotki niż kota. Bo kota to może wykastrować. Znaczy, no ogólnie chodzi, no to się mówi na to i tak sterylizację i tak, czy ten, tak czy nie. Tą drugą które kosić, to? Czy nie kosić? Nie no, wszystko trzeba skosić. Bo jak się już przykryje, no to wiesz. To trzeba kosić. Skośćmy. Kośćmy to wszystko. O, tu biogazownia jest. No. Skoczcie tu do mnie, to jakąś pamiątkową tą fotkę na miniaturkę zrobię i będę kończył powoli, bo tu już mamy 22 minuty odcinka. On tak wolno jedzie, no 20. Jedź! O, widzisz od razu. Niebokiem. No niebokiem. Czego driftujesz? Czekaj, ja cię jeszcze raz rozpędzę tu. Ja poczekam. No to daj się nakręcić, ja myślałem, że będziesz jechał. Złe wyliczenia. No. No, zobacz.
Ale on zjeżdża. Zbieżności nie ma. Kosiarka, bo ten. Co wy robicie? Kosimy dalej. Brawo. Kurde, synchronizacja level hard. Dobra, dawaj tu do mnie. Robimy fotkę. I pamiętaj, księga ulicy mówi, kto z pierwszym śniegiem ręcznym na parkingu polata, ten nie będzie miał przypału aż do lata. Co? Co ty za suchar, człowieku? No wiesz, ja z pierwszym śniegiem latałem na ręcznym. Ja pierdzielę. Śmieszne to jest, kurde, przynajmniej można się nauczyć jak samochód wykontrolować, jak ci dziś ucieka. To musisz mieć dużo takiego luźnego placu. Nie podchodź. Jedzie się jak na parking pod tym, pod centrum handlowym. Nie podchodź, bo ci kamień w czoło walnie. Mosłony. Ja tak. Pamiętam kiedyś jak rotacyjną kosiłem, to ten. Zostałeś kamieniem? Nie, błotem. Tylko coś odwróciłem, pod, bo ten... Żeby zobaczyć na kosiarkę. Tylko chlop, taka wielka kula. A to wiesz, zarąbiste łąki są. Błoto ze żwirem takie, kurde. To błoto ze żwirem, tak? No bo wiesz jak tu łąka taka przy tym, przy bagnie praktycznie. No niestety, takie uroki, no. Jak kosiłeś przy bagnie? Bagnie? No bo taką łąkę mam, no. A, bagnistą. Znaczy, no, tak, że... Bagnista łąka na żwirze. Łąka pół bagno, no. Można by tak powiedzieć. Bagnista łąka na żwirze! To się trzyma kupy, zdecydowanie! No. To się... Torf, no. Torf, ale trochę żwiru też tam jest. Ja może być torf ze żwirem. Nie mówię, że ze żwirem. Po prostu torf i że trochę żwiru też jest też. No, no to torf ze żwirem! O Jezu, weź. Weź. No słuchaj, no, tak mówi prawo dżungli. Ty weź te Disney Channel wyłącz. Bo te prawo dżungli to chyba nie te prawo dżungli oglądasz. No sorry, ale wiesz, nie moja wina, że na Disney Channel nie leci anime, no. To jest ludźmi, że w tym słupie. Człowieku, zobacz jak ja tu profesjonalnie. No, kości słupy dookoła. A jak ja tak... A jak ja na wstecznym kosiłem, to mnie ochrzanili, że wałek ukręcę, że się ukręca wałek, jak tak się kosi. A kto jest cię ochrzanił? Na YouTubach, w komentarzach. A. I później na forach też ochrzanili, jak widzieli. A że właśnie! Że jak się kosi do tyłu, to się znaczy, wali. No, że jak się na wstecznym kosi, mi się przypomniało! Ja na tym dawnym forum Badzia, dawnym Modzeles, ja miałem... Temat, w którym miałem aktualizować i dawać nowe odcinki z LTW i o tym zapomniałem. O właśnie. A wiesz co, te fora no, wszystkie już tam umierają, tak zauważyłem. No, też tak mi się wydaje, że... Wszystkie po kolei, jak leci? Jeszcze jak było TLS 2009, to tam dość było jeszcze sporo ludzi. Bo tam cały czas ludzie byli, to było stare, no, znane i wszyscy tam przychodzili tak. I nawet nowi jeszcze tam. Ja też, teraz jak już go nie ma, to ja już nawet nie wchodzę na żadne inne. No bo LS 2009 też miało taką... normalną, niezeszmaconą administrację, że tak to wyrażę. Nie było żadnych głupich SMS-ów premium, no, nie było, nie diamentów, było. Wykupywania jakichś tam gówien. Takie najprawdziwsze forum. O, dziękuję, bo do administracji należałem, to wiem. No. Dobra, żegnamy się. Wondi ma za zadanie powiedzieć... coś ciekawego. Powiedz coś ciekawego na pożegnanie. Coś ciekawego na pożegnanie. Bo cię rozjadę. No dawaj, taki kozak jesteś? Dawaj, no mów. Ja się ciebie nie boję. Nie, powiadasz. Powiadasz. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Powiadasz. No, dawaj, słowa pożegnania. Nie wiem, dziękujemy za uwagę. Pewnie się nie podobało. I zostaw łapkę w dół pod filmem. Dobrze, także to by było na tyle. Chciałem powiedzieć, że zaprosić na następny odcinek, ale nie wiem, czy opublikuję to. Aha, dobra. To następny odcinek.
Następny odcinek już... Nagram sobie filmik na YouTube, ale nie wiem, czego udostępnię. Następny odcinek już jutro o 10:00 standardowo Symulator Farmy, a potem o 16:00 oczywiście kolejny odcinek z Farminga. Najprawdopodobniej z LTV. Chodź tutaj! Także tym dziwnym akcentem się z wami żegnamy. Poczekaj. Trzymajcie się, cześć! Nie, ja chciałem wyskoczyć z piłą. Pa, pa.